organizujemy w dniu dzisiejszym kampanię dla Dawida i innych. Nasz uczeń, naszego liceum, pierwszego liceum imienia Marcina Nowogrodzkiego, nasz wolontariusz, nasz kolega zachorował w czasie wakacji, choruje na nowotwór krwi, a tak naprawdę na aplazję szpiku kostnego. Okazało się, że jedynym ratunkiem dla Dawida jest przeszczep szpiku od niespokrewnionego dawcy, ponieważ jego siostra nie może być dawcą. Madzia to jest koleżanka z klasy Dawida, która pierwsza napisała maila do PKM-u. Tutaj nasi wolontariusze dzisiaj rejestrują do godziny 16:00. Na pewno rejestrują potencjalnych dawców komórek macierzystych, a więc nie uciekajcie do domu, nie idźcie jeszcze na obiad. Rosół poczeka, a na życie nie poczeka, a więc dajcie komuś szansę. Poszukujemy dzisiaj zdrowych, młodych i nie tylko ludzi, którzy chętnie zarejestrują się tutaj na Wadowickim Rynku, aby pomóc Dawidowi i innym potrzebującym. A więc dajcie cząstkę siebie. I już uspokajam, że część pobrań, jakie następują podczas pobrań, to tylko cząstka z talerza jodrowego, a większość jest to transfuzja krwi, a więc spokojnie, jest tak zwane lekkie ukłucie i można komuś naprawdę, naprawdę można pomóc, a więc zachęcam, drodzy mieszkańcy, drodzy wadowiczanie, jeśli ukończyliście 18 lat, a nie przekroczyliście jeszcze 55 roku życia, zapraszam was serdecznie do czerwonych namiotów Fundacji DKMS. Zostań dawcą szpiku. Tam rejestrują nasi wolontariusze was, abyście mogli dać cząstkę.
I zachęcamy oczywiście wszystkich do wspólnej zumby. No i brawa dla Krzyśka, bo chyba jako jedyny odważył się wyjść tutaj dzisiaj na scenę i razem z dziewczynami popląsać. Strażacy z OSP Chorowice niezastąpieni, nie tylko przy ratowaniu ludzkiego życia. Dlatego stwierdziłam, że skoro jest taka strona DKMS-u i można z tego skorzystać, wzięłam, napisałam mail. Od razu po dwóch dniach w sumie Artur, przedstawiciel, nasz koordynator pierwszy, odpisał z wielkim jakby entuzjazmem, że tak, zróbmy akcję. Ja się też bardzo ucieszyłam, bo bardzo, bardzo mi na tym zależało. No i w sumie tak się zaczęło wszystko. Zaczęliśmy organizować zespoły, które by chciały dla nas wystąpić. Zaczęliśmy szukać ludzi, którzy chcą tutaj rejestrować i pomagać. Moc atrakcji, żeby ludzi przyciągnąć, żeby każdy, kto tutaj będzie mógł być chociaż na chwilę zajęty czymś innym niż tylko tym właśnie rejestracją. No i tak zaczęło się cały cykl rzeczy, który doprowadził nas do dzisiejszego dnia. Jesteśmy tutaj, jest słońce, a to najważniejsze.